Cześć, witam Was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego LEGO Harry Potter. Ok, więc dzisiaj jest pora w sumie na okienku numer 6, więc znajduje się ono tutaj, no i... No cóż, zajmiemy się nim właśnie dzisiaj. A więc odłóżmy sobie tutaj niektóre wystawione przeze mnie prezenty z okienek z zeszłych dni. Tutaj zrobimy sobie inny kadr i zobaczmy, co znajduje się w tym okienku. Okej, profesor McGonagall. Ciekawie. Okej, w sumie nawet nie pomyślałam, że w kalendarzu może być profesor McGonagall, ale głowa ucieka. Ale to nie zmienia faktu, że się z tego faktu cieszę. No dobra, nie muszę tego przyspieszać. O kurde, trochę tym statywem majtam, sorry. W każdym razie myślę, że nie muszę przyspieszać budowy tej figurki, ponieważ to jest figurka. Okej, mamy różdżki. Są takie czarne, albo w sumie takie bardzo, bardzo ciemnobrązowe, więc inne niż ta Harry'ego. W każdym razie dajmy jej ją do ręki. No i przyjrzyjmy jej się trochę z bliska. No okej, gdyby nie to, że jest ubrana w sumie na zielono i... Tak, w sumie to nic nie świadczy o tym, że jest to McGonagall i jeśli się pomyliłam, to w sumie trochę mi przykro w gruncie rzeczy, ale naprawdę wydaje mi się, że to jest profesor McGonagall. W sumie to spróbuję znaleźć jakby opis figurek z Harry'ego Pottera i albo po prostu znajdę w katalogu, bo naprawdę nie jestem pewna, ale... Naprawdę wydaje mi się, że tak to jest. Tak, dokładnie, to jest McGonagall. Tyle, że chyba w zestawie jakimś miała jeszcze pelerynę, więc w sumie wyglądałaby trochę bardziej jak ona. W każdym razie ma ona kapelusz czarodzieja, taki jak pokazywałam wam kiedyś w recenzji LEGO Kingdoms. Nie ma żadnych nadruków ani malowania, po prostu jest to czarny kapelusz. Tak wygląda jej twarz. Jest ona uśmiechnięta. Główka jest jednostronna, cały tors jest i nogi tutaj właśnie w odcieniach jakby zielonego, bo ma tą swoją taką szatę. Tutaj mamy jakieś tam, nie wiem co to jest, jakieś złote coś, jakiś ozdobnik. Ogólnie ta szata jest w jakichś takich fajnych wzorkach. Ta wygląda z tyłu. No i tak wygląda ta różdżka. Jak mówiłam, jest taka bardzo ciemnobrązowa, w sumie to w zasadzie czarna. Chyba pod światło po prostu wydawało się, że jest brązowa. W każdym razie bardzo się cieszę z tej figurki, ponieważ zapełni ona oczywiście moją jakże liczną kolekcję wszelkich figurek. Więc w sumie fajnie. Czekam na Dumbledora, więc zobaczymy, w którym okienku się ukryje. A na razie to na tyle, jeśli chodzi o to, co znajduje się w tym kalendarzu na dzisiejszy tutaj, na dzisiejsze otwarcie, ponieważ są Mikołajki, a z tego powodu i w sumie dlatego przygotowałam dla Was jeszcze recenzję tego oto polibagu z serii Harry Potter. Więc ja Was tutaj odsyłam, możecie sobie na niego zajrzeć, no a ja kończę ten odcinek. A co znajduje się w okienku siódmym? No cóż, przekonamy się jutro. Cześć!